Hej kochani, dziś zapraszam Was na wyjątkowy odcinek. Co każda dziewczyna lubi najbardziej robić? Oto sposoby na szybki, naturalny make-up. Jeśli chcesz zatuszować niedoskonałości, a masz mało czasu, no bo często się to zdarza, zamiast fluidu postaw na puder. Sprawi, że Twoja cera stanie się matowa. Szybko i skutecznie. Niezbędnikiem w każdej kosmetyczce powinien być też korektor. W płynie albo w sztywcie. Kilka pociągnięć tego kosmetyku i Twoja twarz o wiele lepiej będzie się prezentować. Jeśli zależy Ci na podkreśleniu oka, sama maskara wystarczy. Tylko musi być naprawdę dobra i regularnie czyszczona przez Ciebie wieczorem. Do tego przeczesz delikatnie brwi, podkręć rzęsy zalotką i możesz ruszać na miasto. Wspaniałym wynalazkiem, który nieraz uratował mi życie, jest róż w kremie, po pierwsze, bo dużo szybciej i łatwiej się go rozprowadza, a po drugie rozświetlacz. Jedno pociągnięcie nada Twojej skórze młodzieńczego blasku. Do tego można go nałożyć absolutnie wszędzie. Czoło, kości policzkowe, łuk kupidyna, nos i podłuki brwiowe. Na koniec nie zapomnij o ustach. Ale zamiast konturować je, dobrze nakładać szminkę i tak dalej, wybierz po prostu błyszczyk. Kilka ruchów i gotowe. Tak umalowana możesz spokojnie pokazać się ludziom. Oprócz tego mam dzisiaj dla Was specjalne rozdanie z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet. Ma ono miejsce na moim Instagramie Słodka Ada. Link, zasady i regulamin macie na dole. A co znajdziecie w pudełeczku? Otóż olejek migdałowo-pomarańczowy do ciała pod prysznic. Różany krem do twarzy. Przepiękny lakier do paznokci i mój ulubieniec, przyspieszacz wysychania tego lakieru. Naturalne mydełko ręcznie wykonane oraz uroczy wosk o zapachu aloesu. Dodatkowo dołączę mój autograf. Koniecznie bierzcie udział w rozdaniu. I to tyle na dzisiaj. Jak zwykle zostawcie łapkę w górę oraz komentarz pod tym filmikiem. Pamiętajcie, moje kochane kobietki, że każda z Was jest piękna i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!